Ponad 4 300 000 zł trafi do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zostanie zakupiony niezbędny sprzęt medyczny, ale też zmodernizowane zostaną pomieszczenia dla potrzeb izolatek na oddziałach zakaźnym, dermatologii oraz intensywnej opieki medycznej. Za te pieniądze zakupimy przede wszystkim tomograf, aparat rentgenowski, dwie maszyny do znieczulenia i dodatkowo jeszcze przeprowadzimy prace remontowe, dzięki czemu szpital uzyska dodatkową izolatkę, bardzo potrzebną przy chorobach zakaźnych, a jednocześnie mamy także przyrzeczenie od marszałka, że już z własnej puli zakupi karetkę do przewozu chorych, więc dodatkowe pieniądze, dodatkowe wsparcie. Bardzo dziękujemy. Unijne pieniądze, które trafią m.in. do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, to środki w ramach programu realizowanego przez samorząd Mazowsza w związku z pojawieniem się koronawirusa. Ja się bardzo cieszę, kiedy możemy też skorzystać z tych środków europejskich, a dzisiaj już zaangażowanych prawie 500 000 zł, więc to są duże wartości i w tym ciężkim momencie dla tych wszystkich szpitali mazowieckich byliśmy w stanie wyasygnować te środki jako pierwsi, wspomóc. Warto dodać, że z tych środków również wspieramy choćby dodatkiem ratowników medycznych. Zakres projektu obejmuje pomoc dla 75 placówek medycznych z terenu województwa mazowieckiego. Z regionu radomskiego oprócz szpitala przy ulicy Tochtermana pieniądze trafią do szpitala w Przysusze.